Witam. Mamy dzisiaj poniedziałek, 1 czerwca. Tak się składa, że najbliższy weekend to jest od 5 czerwca do 7 czerwca. Będę w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej, okolice miejscowości Poraj. Tam jadę na zlot Forum Jonaka. No i wpadłem na taki pomysł, żeby być może zorganizować jakieś spotkanie krótkie. Krótkie spotkanie, krótka objazdówka gdzieś po okolicy. Myślałem o Pustyni Błędowskiej, ale może jeszcze jedna lub dwie atrakcje w okolicy wchodziłyby w grę. Ja będę miał około 5 godzin czasu, czyli od 13 do 18. Jeżeli jest na kanale ktoś z tych okolic, to serdecznie zapraszam. Informacje też wrzuciłem na grupie QA, a tam wstępnie dwóch kolegów, którzy mają bodajże RKF-y, było chętnych właśnie na takie spotkanie i krótką przejażdżkę. Także zobaczymy. Może zbierze się więcej osób, a wiadomo, im więcej, tym weselej. Zawsze można pogadać, wspólną traskę po okolicy zrobić, a przede wszystkim poznać. Ja wyjeżdżam już w środę 3 po pracy. Po pracy po godzinie 14 jadę w okolice Torunia. To znaczy, jeszcze nie mam dokładnie sprecyzowanego miejsca, ale myślę, że nocleg będę brał albo w okolicach Torunia, albo w Toruniu, albo gdzieś dalej. Ciechocinek, maksymalnie Włocławek. Zobaczę jeszcze. Następnego dnia, to jest czwartek, ruszam dalej do Zakopanego. Po drodze w Łodzi będę robił przegląd gwarancyjny po 4000. Aktualnie mam 3563 km na liczniku, ale jeszcze jutro do pracy nie jadę, ale pojutrze pojadę, także ten przejazd do pracy plus 380 km do Łodzi, z czego trochę licznik zawyża, to pewnie za 400 będzie. To będzie akurat czas, żeby zrobić ten drugi przegląd gwarancyjny. Jestem umówiony w Łodzi na godzinę 11, także robimy przegląd, pewnie godzinka. Dojeżdża do mnie kolega z Gdyni na większym motocyklu i jedziemy razem do Zakopanego. Albo też spotkamy się gdzieś po drodze, to zależy, o której godzinie wyjedzie z Trójmiasta. No ale chcemy dojechać do Zakopanego razem. Zakopanem w piątek to zobaczymy jeszcze, co będziemy robić. Albo objedziemy okolice, albo po prostu w górę nie pójdziemy, bo za mało czasu, ale kolejką na Kasprowy może jedziemy. No zobaczymy, to też zależy od pogody, bo niestety pogoda zapowiada się średnio. Piątek, sobota, niedziela zarówno w okolicach Jury, jak i w okolicach Zakopanego ma być deszczowo i mają być przelotne burze. Także to spotkanie, o którym mówię w Ogrodzieńcu, też będzie chyba uzależnione od tego, jaka będzie pogoda, bo wiadomo, nie jest fajnie jeździć w deszczu, w jakimś dużym deszczu, bo wiadomo, jak jakieś przelotne opady są, no to jeszcze można się wybrać na jakąś wycieczkę, ale jeżeli będzie na pewno, ale jeżeli będzie mocno padać, to na pewno to spotkanie raczej nie dojdzie do skutku. Ale tak czy inaczej trzeba próbować. Może prognoza się zmieni, może będzie ładnie, albo przynajmniej jak nie ładnie, tak jak dzisiaj, niebo czyściutkie, niebieskie, to może chociaż będzie bezdeszczowo. W niedzielę wracam na Pomorze, także myślę, że około 1500 do 1700 km wpadnie. Oczywiście jak będzie ładna pogoda, to będzie tych kilometrów więcej, bo wiadomo, okolice Zakopanego się zwiedzi, okolice Jury. A jeżeli nie, no to
sam dojazd i powrót. Ale to też trochę kilometrów będzie nakręcone. Mam nadzieję, że wycieczka będzie fajna. Tak więc jeszcze raz na sam koniec zapraszam osoby z okolic Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ogrodzieniec, parking leśny, Leśniczanka. Bardzo łatwo można znaleźć. Ten parking jest oznaczony na mapach Google'a. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ktoś się zjawi. I mam nadzieję, do zobaczenia w sobotę. Na razie.